Witamy wszystkich bardzo serdecznie w filmie pod tytułem Żwirowe Karpie. Znajdujemy się na żwirowni PZW Dębowa w miejscowości Reńska Wieś. Spędzimy tutaj 3 dni, od piątku do niedzieli. Mam nadzieję, że przez ten okres czasu uda się nagrać jakiś fajny film. Tak więc zapraszam do oglądania. Na tej zasiadce wysądowałem sobie jedną miejscówkę oddaloną około 250 metrów od brzegu. Jest to górka wypłycająca się z 5,5 metrów na 3 metry. W tym miejscu będę kładł swoje obydwa zestawy. Jeden po jednej stronie górki na głębokości 3,30 metra. Natomiast drugi po drugiej stronie górki na głębokości 4 metry. Będę w tym miejscu nęcił raczej na słodko. I teraz pokażę Wam, jak robię moją zanętę, którą będę sypał pod marker. Na początek do wiadra wsypuję sobie troszeczkę wcześniej ugotowanych ziaren. Jest to kukurydza z pszenicą, około 3 łyżki. Do tego wsypuję sobie kulki anakonda, banan, szesnastki. Jak na razie nie za dużo. Pamiętajmy, aby na pierwsze nęcenie nie przesadzić z ilością. Do tego garść kulek własnej roboty, także banan, sporządzonych na miksie Solara. Do tego dodajemy sobie pelet, ananas, dwunastka. Do tego kolejny pelet, także dwunastka, z tym że banan. Przemieszamy to sobie. Dla polepszenia aromatu możemy to dodatkowo zalać sobie jakimś atraktorem zapachowym. Ja zalewam sobie najpierw melasą. Jest to bardzo słodki atraktor z przeznaczeniem na leszcze, ale z powodzeniem można go używać także na duże karpie. Tak więc dodaję sobie melasy. I do tego jeszcze Bostera Fruity, czyli owocowy firmy Trapper. Tego nie będziemy dużo dawać. Warto pamiętać, aby nie przesadzić z zapachem, ponieważ na tej wodzie, jak zauważyłem, jest to kluczowe. Jeśli jakaś górka, że tak powiem, przesiąknie naszym zapachem, a nie zasmakuje to karpią, to możemy ją, szczerze mówiąc, odpuścić. Tak więc pamiętajmy, aby nie przesadzić, ponieważ zawsze możemy dodać zapachu, ale już z wody niestety go, że tak powiem, nie wyjmiemy. Mieszamy to sobie. Thank you.
po dokładnym wymieszaniu zanęty odczeka ona około 15 minut i po tym okresie czasu będę wypływał pontonem, no i umieszczę ją oczywiście w moim łowisku. Prezentuje się ona oto tak. Będzie pracowała bardzo szybko, a zarazem bardzo długo, ponieważ jest bardzo zróżnicowana pod względem partykuł. Jest i pelet, są ziarna, są kulki, tak więc wszystko ładnie będzie się komponowało na dnie, będzie bardzo fajnie smużyło i mam nadzieję, że jak najszybciej zwabi jakieś karpie w łowisko i uda nam się pokazać niejednego miśka na macie. Jest pierwszy karp zasiadki, zameldował się u mnie 3 godziny po wywiezieniu zestawów. Ma około 7-8 kg, zaraz go sobie dokładnie zważymy. Połakomił się na bałwanek z kuleczek słodkich. Piękny, proszę zobaczyć, jeszcze pokażę go z drugiej strony. O, piękny. Ważymy karpika. Karp z workiem waży 6,5 kg, czyli po odliczeniu worka sam karp waży 6 kg. Idziemy go teraz sobie bezpiecznie wypuścić do wody. Po braniu karpika ponownie wywożę sobie zestaw oraz zdecydowałem się donęcić moją miejscówkę. Przygotowałem sobie taki miks, około 2 kg pod marker. Składa się z ziaren, kukurydzy oraz pszenicy, peletów 12 mm ananas oraz banan, kuleczek 16, także banan. Dodatkowo dodałem sobie takiego miksu peletów o różnych rozmiarach oraz zapachach, przeznaczeniem do PVA oraz sypkiej zanęty gruboziarnistej. Wszystko to zalałem sobie bardzo obficie bosterem owocowym i teraz nie pozostało nam nic innego jak wywieźć zestaw, zanęcić i czekać na kolejne brania. Pierwszy wieczór naszej zasiadki przyniósł rezultaty w postaci jednego karpia 6,5 kg i drugiego mniejszego 1,2 kg. Wzięły praktycznie w tym samym czasie, jeden na orzech tygrysi, drugi na kukurydzę o smaku banan. Po dezynfekcji spokojnie wracają do wody. Karpiki spokojnie wracają do wody.
Kolejna rybka ze siatki, karp 6 kg, zważony, już odkaziliśmy. Połakomił się na 3 ziarenka kukurydzy o godzinie mniej więcej 11. Piękny drugiego dnia. Krótka sesja i rybka wraca do wody. Karp wraca do wody. Druga nocka już za nami. Niestety od wczorajszego dnia nie doczekałem się już brania. Dlatego teraz postanowiłem sobie delikatnie donęcić moje łowisko na te ostatnie kilka godzin łowienia. Sporządziłem sobie taki oto miks. Nie zależy mi, aby pracował długo. Natomiast zależy mi, aby pracował bardzo szybko, a zarazem agresywnie. Tak żeby od samego wrzucenia do wody zaczął ładnie chmurzyć, ładnie pracować. I wiadomo, żeby uzyskać jak najszybszy efekt wabienia. Tak więc mój miks składa się przede wszystkim z kruszonych kulek oraz sypkiej zanęty. Dodałem sobie troszeczkę peletu bananowego oraz ananasowego. Wszystko to bardzo dokładnie, bardzo mocno zalałem słodką melasą. Nie dodawałem tym razem ziaren. Mam nadzieję, że te ostatnie kilka godzin łowienia przyniesie jeszcze jakiegoś karpika, ale czy tak będzie, zobaczymy. Płynę teraz sobie wywieź ten miks pod marker i zobaczymy, co przyniesie ostatni dzień. Nasza zasiadka na akwenie dębowa dobiega już powoli końca. Rezultaty średnie, jak widać, jeden karpik 1,2 kg, jedna piąteczka, dwie szósteczki. Zapraszamy do oglądania naszych następnych filmów, subskrypcji, klikania łapek. Dziękujemy za oglądanie. Cześć.